Warta Eremita Dobrów rozpoczęła rozgrywki w nowym sezonie piłkarskim 2022-2023. Pierwszy mecz na swoim boisku Dobrowiacy rozegrali z drużyną Wiktorii Witkowo. Dziś po raz pierwszy w nowych rozgrywkach sezonu sportowego 2022-2023 po raz pierwszy rozgrywamy mecz przed własną publicznością na własnym stadionie. Trzy poprzednie kolejki rozegraliśmy na wyjeździe, więc dzisiaj jest to pierwszy mecz na naszym stadionie. W naszym klubie zaszły takie pewne zmiany kosmetyczne, jeżeli chodzi o zawodników. Część zawodników odeszło, część przybyło, natomiast trzon kadry pozostał ten sam. Główną zasadniczą zmianą to jest zmiana trenera. Nowym trenerem został Bartek Grabowski. Trener, który ma bogatą przeszłość piłkarską, jak i trenerską. Trenował wiele zespołów, którzy z wyższych klas rozgrywek, natomiast dziś jest u nas. Co do oczekiwań, po prostu chcemy, żeby drużyna dała zadowolenie wszystkim kibicom, jak i również sama z siebie była dumna, że potrafi grać dobrze w piłkę. W poprzednich sezonach mieliśmy pewne takie stabilne miejsce, byliśmy czołową drużyną. Myślę, że tą pozycję w tym sezonie również utrzymamy. No tak się stało, że 4 września 2022 roku to pierwszy mecz Warty Eremity Dobrów na swoim boisku. Stało się tak przez układ terminarza, jaki został stworzony przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Niemniej jednak cieszymy się, bo pogoda dopisała. Jak widać, kibice przybywają na stadion w Dobrowie. Wielu zaproszonych gości pojawi się tutaj dzisiaj. No i przede wszystkim te zmiany, które nastąpiły, pokażą wartość tego zespołu, czołowej drużyny naszego regionu i nie tylko regionu, bo przypomnijmy, że Warta Eremita Dobrów to również finalista Pucharu Polski 2 lata temu. W tym roku też z powodzeniem w tych rozgrywkach startuje. Przed nimi ważny mecz z LKS-em Ślesin, który też pokaże wartość tej drużyny, jak tutaj prezes wcześniej powiedział, zmiana trenera, nowi zawodnicy, odmłodzony zespół. No, wszystko chyba prowadzi do tego, aby ta drużyna dalej zajmowała czołowe miejsca i walczyła o najwyższe cele w wielkopolskiej piłce. Można też powiedzieć, że obiekt bardzo dobrze przygotowany do tych rozgrywek chyba czekał z utęsknieniem na ten pierwszy mecz, pierwszy gwizdek. No i co? Te 90 minut pokaże dzisiaj, jak wygląda zespół z nowym trenerem Bartkiem Grabowskim, zawodnik z pierwszoligową przeszłością. Myślę, że też dużo świeżości wniósł do drużyny. Inne treningi, inne przygotowanie mentalne, inna gra, no inny system gry, także zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na tle przeciwnika. Licznie zgromadzeni kibice skutecznie dopingowali swoich piłkarzy. Mecz zakończył się wynikiem 5-3 dla Warty Eremity. Wygrana to nie jedyny powód do świętowania. Właśnie minęło 20 lat od reaktywacji klubu. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Proszę Państwa, 20 lat minęło od reaktywacji klubu. Klub powstał w 1968 roku. Akurat tak się składa, że moja skromna osoba też się urodziła w 1968. Później była mała przerwa i 20 lat temu postanowiliśmy reaktywować ten klub z grupą fajnych, aktywnych ludzi. Po wygraniu jakiegoś tam turnieju gminnego, chyba to było w Różkowie Pierwszym, młodzi ludzie na czele z Maćkiem Śliwką, prezesem i Waldemarem Nowakowskim postanowili, że reaktywujemy to, zaczynamy od B-klasy. Ale czas szybko mija, no i minęło 20 lat. W B-klasie nie mieliśmy takiego pięknego obiektu, jak mamy dzisiaj. Graliśmy na starym, tak zwanym boisku z tradycjami od 1968 roku. Też była tam fajna atmosfera. Dzisiaj jest inaczej. Wydawało nam się, że B-klasa, a A-klasa w ogóle to już jest czyn marzeń. Okazało się, że urodziło nam się pokolenie
pięknej młodzieży, fajnych juniorów młodszych, później juniorów starszych, zasilili seniorów. No i udało się awansować do klasy okręgowej. Jest to, jak na naszą miejscowość, skromną, bardzo wysoka liga. I chyba już kilkanaście lat gramy w okręgówce, radzimy sobie bardzo dobrze. Dzieje się to za przyczyną młodzieży, działaczy, a przede wszystkim sponsorów. Chciałem tutaj podziękować wszystkim sponsorom, którzy przez 20 lat pomagają utrzymać ten klub. Było ich bardzo dużo, sponsorzy indywidualni, dawni piłkarze, robią zrzutkę, składkę, no i przede wszystkim zarząd, pani skarbnik, pan prezes, wiceprezes. Dla młodzieży warto coś robić w dzisiejszych czasach, w sytuacji tych różnych niebezpieczeństw, uzależnień. Sport jest lekarstwem. Myślę, że jeszcze kolejne 20 lat będziemy to kontynuować. Piłkarzom i zarządowi życzymy samych sukcesów.